W poprzednich odcinkach. Ej, zabrałem się za w końcu za wymianę tego środka obrzydliwego. Zobaczcie, jaki tu jest syf. Wypierdzielam stąd ten zasrany immobilizer z tego pendrive'a. Czarna decha już siedzi. Wlazła bez problemów, pasuje elegancko. Wiązkę tak samo sprawdziłem. Byłem ciekaw, czy ja mam tu wyjście na powietrze. I co? Podniósł. I co? Jest tutaj wyjście na powietrze. Za tą zaślepkę się ściąga. I tu ten tunelik idealnie. I tu ten tunel idealnie pasuje i jest powietrze z tyłu dla pasażera. Jak widać, przyszedł mi specjalistyczny sprzęt. Polereczka z Masnera K2. A zobaczymy, co tu w zestawie. O! Sama polerka najtańsza na Oliwcie kosztowała 225 zł. Ja kupiłem tą za 233, 7 zł więcej niż... O, tutaj są śrubki montażowe. Instrukcja, ponoć jeszcze są szczotki w zestawie. I te 7 zł drożej to była jeszcze ta lusterka 3. Nie jest jakaś super pasta, ale spróbujemy nią coś porobić przy BMC, tak żebym się pouczył pierw obsługi tego, żeby nie palić lakieru. Co my tu mamy? Powyciągam może pierw wszystko. Zestaw wygląda następująco. Tutaj tarczka, instrukcja, tylko niestety, kurczę, nie widzę zapasowych szczotek. Nie wiem gdzie są, będę musiał napisać. O, tutaj tylko w tym worku mam śrubki do montażu i imbusy do montażu uchwytu. Sama w sobie maszyna wygląda bardzo ciekawie, ciężka jest. Jest no taka no z 3 kilo na moje odczucie waży. Zaraz zobaczymy, jak to w ogóle chodzi. W każdym razie jest to jeden z takich lepszych, tańszych sprzętów. Nie chciałem brać jakiegoś gówna, to jest za 120 zł. Dużo ludzi tą polerkę polecało. No i zobaczymy, co to będzie. Co to warte, zobaczymy, jak to się będzie na aucie sprawowało, czy nie będzie traciła mocy. Ale ponoć właśnie to jest jedna z takich lepszych, tańszych z tego względu, że ma wolny start i przede wszystkim utrzymuje obroty, jak się przyłoży do blachy. Tak więc zobaczymy. A nic, ja muszę napisać maila w takim razie, gdzie są moje szczotki i tyle. No i przyszła pora na polereczkę. Jak widzieliście wcześniej, jak maszynerię rozpakowywałem, co zestaw zawiera. Auto mam umyte, zobaczcie, lakier jest tak obrzydliwy jak reszta tego samochodu. Natomiast może coś spróbujemy z tego wyciągnąć, że takie dosyć głębokie ryski. Tutaj, tak jak wam wcześniej pokazywałem, jest taki grysik, kurde, te białe kropki to są, pod spodem jest, prześwituje podkład. To, gdzie by się nie nacisnęło taką większą bąbelkę, to z tego woda wypływa po prostu. Tak gówniany lakier zrobili, że to jest masakra. Dla porównania, tu jest oryginalny lakier na dachu, widzicie? Tak wygląda oryginalny lakier, jakby była cała fura w takim lakierze, to byłoby zajebiście. No niestety, tu jest odcięcie lakieru, nie wiem, czy to jest widoczne na kamerze. No i poniżej się już zaczyna właśnie. Jak panu dzicho wybuchnęło z piecyka w garażu, tak wszystko poszło właśnie na samochód pewnie. Tu takie te kropeczki. Ale nic, zobaczymy, co z tego wyciągnę, zobaczymy, czy da radę to coś wycisnąć. Gorzej na pewno już nie będzie. Dobra, pastą sobie polecimy. Luster Q3, który był gratis z Afriko do szczotki dołożony. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gratis to uczciwa cena. Tak jak pokazywałem na YouTube, że wiecie, trochę groszków tu, potem na masę. Aha, to pierwsze. A few moments later. Dobra, kurczę, nie wiem, czy widzę na kamerze, ale na pewno jest różnica. Widzicie, tu jak matowo, a tu się błyszczy. Tylko przez to, że... Moment, muszę wyciszyć tą muzykę, bo mi... YouTube banada. Ale przez to, że jest teraz to wypolerowane, jeszcze bardziej widać po prostu gówniany sposób polakierowania tego samochodu. Te bąbelki wszystkie, no ale trudno, no, z gówna bicia się nie ukręci, jest jak jest, trzeba jechać dalej.
Robię drugą polereczkę. Tym razem kupiłem taki wosk koloryzujący na niebiesko. Lecimy z polerki, z maszyny. I powiem wam, no, że jestem zajebiście zadowolony. Kurczę, ale beznadziejna jakość, bo zbity mam dalej ten telefon. Ale nie wiem, może nawet będzie widać teraz tą różnicę. Ta strona, a ta, tu przynajmniej te kropki powycinało mi teraz, brzydkie, które są, no, po prostu z gównianego lakieru. Czy lakier kolor sam sobie jest dobrze dobrany, natomiast no, on się pogryzł niestety z podkładem i no, wygląda to jak wygląda. Ale kurczę, powiem wam szczerze, że ten wosk naprawdę dobrze wyciąga ten kolor. Więc jest naprawdę spoko, polecam. Zobaczymy potem, zobaczycie jaki efekt będzie na sam koniec. No to przyszedł moment, przyszedł czas na konkretną robotę. Dzisiaj sobie w końcu zmienimy olej, bo tutaj jest jakiś syf zalany. No po prostu wyciąga się bagnet i z niego leci jakby to była woda, więc zalałem player w pukaneczkę, już się sączy, odpaliłem silnik. Z godzinkę sobie już to tam gryzie w silniku. Miałem akurat chwilę coś innego w garażu robiłem. Wleci Total Quartz 5W40, zabaniaczek 5 litrów, zapłaciłem 95 zł plus litrówka, więc całkiem w porządku. Planuję tu wlać 5W50 jakieś, ale na razie sobie odpuściłem, bo 4 litry 5W50 jakieś tam valvoline'a kosztuje tam ponad 105 zł, więc to potem na razie niech sobie na tym totale pojeździ. Oraz patrzcie, cała paczucha części, już odpakujemy co tu jest. No i tak, tutaj mamy łączniki do stabilizatora. Oczywiście dwie sztuki Lemforder, lewa, prawa strona. Z Deckermana kupiłem łączniki te takie grube do budy, co idą z tylnego całego tam, z całego celnego mostu, że tak powiem, do budy, co to jest łączone. Tu mamy gumy na przód, Febi Bilstein, mamy swoje Bilstein na szczęki hamulcowe, bo ręcznego nie ma, jak wcześniej wspominałem. I gumy z Bilsteina tak samo na tył sobie wlecą. A tu mamy zestaw naprawczy szczęk hamulcowych. Szczęk, no ręcznego po prostu, bo nie ma ręcznego. Kupiłem od razu wszystkie sprężyneczki, więc to sobie powymieniamy. Ale na sam początek lecimy z olejem. Więc rzucamy oliwę, zalewamy zaraz totalem i będzie można na pełne legalu katować ten silniczek, upalać bez żadnego, że tak powiem, strachu, że zaraz korba wyjdzie bokiem, bo olej jest stary. Oczywiście z umiarem. A, i za to wszystko tutaj, za te, nie licząc olejów, za te łączniki, za szczęki z Bilsteina, gumy wszystkie, łączniki plus te sprężyki, dałem 230 bodajże złotych, więc naprawdę bardzo przyzwoita cena. Wiadomo, jakbyście dawali do wymiany w serwisie to byście zapłacili 230, tylko byście zapłacili 1000 zł za całą wymianę plus naprawę, ale że sobie robimy samemu, więc mamy 800 prawie oszczędności, no tam 750 z hakiem. Olej tak samo, to mnie tutaj wyniosło, ten cały zestaw tutaj wraz z filtrem 170 zł, więc też w porządku. Tak samo wymiana, podejrzewam, że z 2,5 stówki, bo kosztowała łącznie wraz z pukaneczką. Chociaż nie wiadomo, czy wam tą pukankę zrobili, jak nie macie zaufanego warsztatu. A my co? Bierzemy się dalej za robotę. No akurat standardowo się lampka moja musiała rozładować, dawno jej nie ładowałem. Najpierw olej sobie już ścieka. O, czarny. Na pierwszy ogień rzucimy sobie nowiutkie gumy. To nie są jakieś takie tragiczne, aczkolwiek no, tu jest, widzę luz na nich. Nowe kosztowały tam bodajże chyba 15 zł za sztukę i to z Bilsteina, tak więc kurczę, to nie pieniądz, a na pewno poprawi się nieco prowadzenie. Zobaczcie, moja praca poprzedniejsza, z poprzednich filmów. Nowiutkie wahacze, nowiutkie drążki wszystkie. Ładnie to wygląda, diagnosta będzie bardzo zadowolony, jak coś takiego zobaczy. No i co? Kurczę, nie mam, szkoda, że nie mam światła, może innym razem wam to do końca pokażę, ale tutaj podłoga jest zajebista, naprawdę. Jak widzieliście w poprzednim odcinku od zewnątrz, znaczy od wewnątrz, jak zdjąłem podłogę całą, wszystkie tam elementy wyprułem i tam tutaj te miejsca nie nocą spawałem i tam na górze tak samo było widać konserwację, co robiłem. A poza tym ta auto jest naprawdę w porządku. A więc zrzucam sobie gumę. Oliwa sobie jeszcze ścieka. No i działamy! No oczywiście jak to kurwa z tym gruzem bywa, nie mogło być łatwo, nie mogło tak być, że biorę sobie, odkręcam, wyciągam, wkładam, skręcam i jest wszystko pięknie. No oczywiście, bo że odkręcania urwała się śruba mocująca obejmę stabilizatora. No kurwa, myślałem, że po prostu mnie to strzeli. Nie szło tych śrub mocujących, są w podłużnicy te dwie śruby.
Bałem się, że to ukręcę, a jakbym ukręcił śruby w podłużnicy, nie chcicie wiedzieć, co to jest w ogóle, kurwa, za robota. Teraz tak, to muszę naciąć, w pizdu to wywalę i wstawię tu zwykłą śrubkę, może nawet heftę z kowarką. Chociaż nie, nie, zwykłą śrubę tu wstawię po prostu i się od góry tutaj machnie. Dobra, robię to już, bo mam dość roboty po prostu. Udar nie dał rady, tłukłem, tłukłem i cały czas tłukłem i nic się nie wytłukło. Ale rureczka z odkurzacza już tak, już poszła śruba, ale masakra, kiedy dowalone było. No więc pierwszy element będzie za chwilkę wymieniony. Moją drogą, zobaczcie, ta guma tutaj, ona już w ogóle nie spełnia swojej roli. O, takie to wszystko tu wyrąbane jest. Bo nigdy to nie było, o Jezu, jakie to wytuczone jest wszystko. Więc wleci się wszystko nówka i będzie luks. No i z tą drugą stroną poszło mi nieco łatwiej, bo już wiedziałem, jak się to zabrać, ale naprawdę ta śruba zajebiście mocno siedziała. No i zobaczcie, taka jest różnica, to jest nowiutki łączniczek, to jest ogólnie łącznik wahacza z budą, a i to jest sztywne generalnie, to jest sztywne, że tego nie da się ni cholerę ruszyć ręką, palcem, a to o. Co ciekawe, tył nawet nie wykonuje, podczas jazdy tam nic nie trzaskało, nic nie tłukło. Natomiast myślę, że to na pewno pomoże ogólnie w lepszym prowadzeniu tego samochodu i no i przy przeglądzie generalnie by diagnosta zobaczył takie gówno. O, to zara by ten przegląd był. No trzeba było powtarzać, a tak tutaj piękne nowe gumeczki, tak więc co, montujemy. No i wymienione nowe gumy na swoim miejscu, łączniczki. Z obiema stronami 2 godziny się brandzlowałem, ale to przez to, że tu jedyna ta śruba tam na górze, bardzo ciężko ją było odkręcić. No ale co, udało się. Teraz trasę i zobaczymy, czy jest jakaś różnica ogólnie. Odkąd mam ten samochód, nie miałem tu ręcznego. W końcu przyszedł czas, żeby to zrobić. Miałem tu dać nowemu właścicielowi, żeby się tym pobawił, bo fura będzie na sal za niedługo, ale mam chwilę. Oczywiście nie obyło się bez niespodzianek, trzeba było majzlować tą śrubę trzymającą. Zacisk szedł bez problemu. No i dobra, zobaczymy, jak to tu wygląda, bo jeszcze tego tu nigdy nie ściągałem, tych tarczobębnów. Oczywiście siedzi. O, dobra, patrz. O, nie trzeba majzlować. Ale syf. Ja się nie dziwię, że nie ma ręcznego. O, tu w ogóle kawałki szczęk. Może ja światełko bardziej. O, tutaj rozpieprzona. Tarcze kotwiczne nie wyglądają jakoś źle. No dobra, mam cały nowy zestaw tego szajsu. No i demontuję, zobaczymy. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Zdjęty złom. No z tej strony to już nie ma w ogóle okładziny. Nie ma nic, zero. Goła blacha. Tutaj jakieś resztki są. To dociski, no widać, że wyglądają. Z śmieci straszne. Nie ma, się nie ma dziwoty, że to w ogóle nie działało, bo to nie miało prawa działać po prostu. Tu nowiutkie części na porównanie. Nowa szczęka, stara szczęka. Myślę, że będzie luks. Kurde, zrobiłem. Godzina kurwowania, bo ja nienawidzę pracować przy czymś, gdzie są sprężynki, które trzeba naciągać i tak dalej. Ale się udało, jest zamontowane, odświeżyłem nieco tę tarczę kotwiczną. Psiuknąłem ze szpraja. No i zamontowane. No i działa, kurcze. Zobaczcie, tylko muszę poluzować na limce, bo oczywiście była na maksa naciągnięta, ale o. Ładnie rozpiera. Zaraz zakładam szczękę, ale dzisiaj już drugiej strony nie robię. Drugą sobie spokojnie zrobię inny dzień. Więc zajebiście, zadowolony jestem. No więc dobra, trzeba powoli kończyć tą serię. Jak widać, kupno takiego gruza i wyremontowanie go, no to nie jest zbyt prosta sprawa. Tym bardziej jak się nie ma wiedzy, jak się nie ma miejsca, żeby takie rzeczy zrobić, więc od razu wam mówię, jeśli macie w głowach kiedyś myśl kupić sobie takiego rupiecia, ale nie macie zbytnio miejsca, żeby to robić, no to se raczej odpuśćcie. Ja akurat na szczęście mniej więcej, powiedzmy, miałem gdzie zrobić główne rzeczy, typu tą blacharkę, typu parę innych rzeczy, ale jak widzieliście,
wnętrze, to ja na przykład wymieniałem pod blokiem, tak? Dzięki wszystkim, że oglądaliście. Myślę, że to nie jest ostatni taki gruby projekt u mnie na kanale. Na razie sobie dam się na wstrzymanie z takimi rozjebusami jak ta BMK i raczej skupię się na jakichś w miarę łatwiejszych samochodach, dopóki nie będę mieć po prostu swojego, że tak powiem, przydomowego warsztatu, a do tego jeszcze powiedzmy, no, jeszcze pewien okres czasu musi upłynąć, zanim coś takiego będę mieć, dlatego na razie muszę odpuścić takie grube projekty, bo mam, jak widzicie, teraz garaż wynająłem, ale to też nie jest tak, żeby kurde, no nie, po prostu nie są warunki na kolejnego takiego sztrucla. Dzisiaj samochód idzie na sprzedaż, kupiec przyjeżdża zadowolony, tak więc dzięki jeszcze raz za poświęcony czas, mam nadzieję, że się podobało, jak tak możecie zostawić suba, jak nie to tam mnie to nie interesuje za bardzo akurat ten temat. No i co? Do następnego grubego projektu, strzała! Check the mic and make sure it sound right, boys. It's all about humanity. It's all about humanity.